Pomoc poszkodowanym w trakcie ostatnich nawałnic, jakie przetoczyły się przez województwo podlaskie, idzie szybko i sprawnie. Dużo więcej czasu zajmuje naprawa zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Wojewoda podlaski przekazał ponad 600 tysięcy złotych 134 rodzinom, którym domy zniszczyły lub uszkodziły nawałnice. Ale to nie jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć ludzie pokrzywdzeni przez naturę. O sile żywiołu boleśnie przekonali się mieszkańcy gminy Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim. Tu aż 120 budynków jest zniszczonych lub uszkodzonych. O poniedziałkowej wichurze długo nie zapomni Jarosław Skowroński. No człowiek bał się też o swoje życie, wiadomo. Szacuje, że w jego gospodarstwie nawałnica wyrządziła szkody na kwotę 200 tysięcy złotych. Budynki były ubezpieczone, imienie miałem ubezpieczone. No zobaczymy, no, jak ubezpieczyciel do tego podejdzie. Na razie przyjechała komisja powołana przez wojewodę. Pokrycia dachowe, więźby dachowe, ściany szczytowe. W kilku przypadkach mamy nawet uszkodzenie ścian zewnętrznych, nośnych, tutaj parteru, budynków mieszkalnych, więc uszkodzenia w niektórych przypadkach są bardzo, bardzo duże. Komisje szacują jedynie straty w rolnictwie i w budynkach gospodarczych. Ich oceny pozwolą wojewodzie wystąpić do ministra rolnictwa o dofinansowanie do nisko oprocentowanych kredytów. Wstępnie można szacować, że zniszczeniu w różnym stopniu, uszkodzeniu uległo ponad 600 budynków gospodarczych, jak też blisko 3,5 tysiąca hektarów pól uprawnych. Są to głównie uprawy zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Do tej pory do Urzędu Wojewódzkiego spłynęło 6 protokołów oceniających straty w rolnictwie z 2 gmin. Z kolei wojewoda do 33 samorządów przekazał już pieniądze. To zasiłki do 6 tysięcy złotych, które trafią tam, gdzie zniszczeniu uległ budynek mieszkalny. W gminie Nowe Piekuty, gdzie nawałnica przeszła w końcu lipca, taką pomoc otrzyma 6 rodzin. Zasiłek właśnie dla osób, których budynki mieszkalne zostały zniszczone, jest bardzo potrzebny, bo to jest kwestia na ogół naprawy dachu, który trzeba naprawić. Gmina oczywiście musiałaby wyłożyć jakieś środki, ale na pewno nie bylibyśmy w stanie takich środków wyłożyć, żeby pomóc. Pomoc może być wyższa, ale trzeba zgłosić się po nią do gminy. Nawet do 20 tysięcy złotych na remont lub do 100 tysięcy złotych na odbudowę zniszczonych budynków. W nagłych wypadkach gminy mają mieszkania zastępcze. Mamy też tutaj sygnały w 3 przypadkach, gdzie naruszona jest cała jakby konstrukcja nośna budynku mieszkalnego. Wójtowie, burmistrzowie i wojewódzcy urzędnicy często przyspieszają też pracę ubezpieczycieli, by rolnicy mogli jak najszybciej przystąpić do naprawienia szkód. Staramy się to zrobić w miarę szybko, bo jesteśmy w trakcie żniw. Ja nie mam gdzie składać po prostu. U Tomasza Radziszewskiego ubezpieczyciel na miejscu był już po 3 dniach zamiast umownych 2 tygodni. Adam Kropiwnicki, Obiektyw.